Witam Was, kochani, serdecznie. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami pewną refleksją w kontekście dzisiejszego święta objawienia Pańskiego, mianowicie tym, komu Jezus Chrystus objawił się 2000 lat temu i komu Jezus objawia się dzisiaj. Bowiem okazuje się, że 2000 lat temu, jak i dzisiaj, Pan Jezus nie objawia się każdej osobie. 2000 lat temu objawił się bowiem tylko, kiedy się narodził pewnej grupie pasterzy, która usłyszała słowa anioła z nieba i była gotowa odpowiedzieć na te słowa i przywitać nowonarodzonego Zbawiciela. I w tym przywitaniu doświadczyli oni tego wspaniałego cudu objawienia Pańskiego. Jak i Pan Jezus objawił się pewnej grupie mędrców ze wschodu, która była gotowa, zobaczywszy Boży znak na niebie, opuścić swoje miejsce zamieszkania i wyruszyć w długą drogę, aby przywitać Króla i znowu doznać tego cudu objawienia Pańskiego. Natomiast wiemy dobrze, że była pewna grupa uczonych w Piśmie, którzy znali, czytali, badali Słowo i dobrze wiedzieli, że Mesjasz ma narodzić się w Betlejem, ale jednocześnie nie zareagowali na to Słowo i ten brak reakcji spowodował to, że zostali w pewien sposób sparaliżowani i nie wyruszyli z Jerozolimy do Betlejem i ominął ich ten wspaniały cud objawienia Pana. Jak i dobrze też wiemy o pewnym królu Herodzie, który z obawy, z lęku przed utratą swojego królestwa nie tylko nie przywitał Pana i nie doznał tego wspaniałego cudu objawienia Pana, ale uczynił rzecz dramatyczną i straszną, o której dobrze wiemy z historii. I chcę dzisiaj dzielić się tym, że dzisiaj jest podobnie. Mianowicie objawienia Pana są tylko dla tych, którzy gotowi są wyruszyć w drogę. Którzy gotowi są usłyszeć Słowo, ale również pójść za tym Słowem. Którzy gotowi są być posłuszni Słowu. Którzy gotowi są odpowiedzieć w pozytywny sposób na Boże wezwania, zaproszenia, na przynaglenia Słowa do tego, aby wyruszyć tak często w nieznane, tak często w drogę, która nie będzie związana z komfortem, która będzie związana z dyskomfortem. Ale to, ten rodzaj drogi jest związany z tym największym i najpiękniejszym cudem, to jest w tej drodze będziesz spotykał Pana. Jezus Chrystus będzie Ci w tej drodze się objawiał i Ty będziesz wzrastał nie tylko w poznanie, ale również w doznanie. I to święto dzisiaj do tego nas zachęca. Chrześcijaństwo w pierwszych wiekach było nazywane drogą. I chrześcijaństwo w całej swojej istocie jest drogą. Drogą za Bożym Słowem. Drogą za naszym przewodnikiem, za Jezusem Chrystusem. Chrześcijaństwo nigdy nie jest związane, że wygodnie sobie usiądziesz w swoim domku, w ciepełku i będziesz czytał Słowo i poznawał to Słowo i będziesz nabywał coraz większej wiedzy o Słowie, ponieważ Słowo Boże nie dane zostało po to, abyśmy nabijali sobie tym Słowem nasze głowy i mieli większą wiedzę, ale to Słowo zostało nam dane po to, aby wpierw przemieniło Twoje i moje serce i spowodowało w tym sercu to pragnienie i chęć pójścia za Bogiem. A ta droga za Bogiem jest zawsze związana z konkretną decyzją, kiedy jesteś gotów opuścić miejsce swojego komfortu, miejsce swojej wygody i pójść nieznane. Tam, gdzie Cię Bóg poprowadzi, tam, gdzie Bóg Ciebie wzywa. I w tej drodze tą największą nagrodą jest ten największy cud. Cud objawień Pańskich w Twoim życiu.